Dzień minutę, Michał Kobosko. Władza pisowska ma duży i chyba narastający problem w relacjach z rządem amerykańskim i ma problem z działalnością ambasadora Marka Brzezińskiego. Z jednej strony są rzeczy oczywiste. Trwa wojna, Ameryka jest jedyną siłą, która jest w stanie, byłaby w stanie obronić Polskę, obronić wschodnią flankę NATO i całą Europę przed ekspansją Putina. Błaszczak, Morawiecki i spółka uwielbiają lansować się na największych sojuszników Ameryki w Europie. Polska kupuje za miliardy najnowocześniejsze amerykańskie uzbrojenie. Ale z drugiej strony PiS reaguje absolutnie alergicznie na wszelkie działania czy komentarze amerykańskie dotyczące naszej sytuacji wewnętrznej. Wczoraj słuchałem ambasadora Brzezińskiego w TVN24. Mówił bardzo wiele o amerykańskiej potędze militarnej, o najnowocześniejszym lotniskowcu, czy o sile współpracy polsko-amerykańskiej, ale między wierszami, czy bardzo bezpośrednio, powiedział o tym, czego Amerykanie właściwie bronią, jakich wartości bronią, także w Polsce. Otóż zdaniem ambasadora amerykańscy żołnierze także w Polsce bronią takich wartości jak demokracja, praworządność, prawa człowieka, wolność słowa czy wolność mediów. Te wszystkie hasła działają na PiS jak płachta na byka. Są przecież najbardziej odległe od całego ich myślenia o polityce. Powiem tak, nie ma żadnego obowiązku, by kochać Amerykę za wszystko. Amerykanie bywają bardzo irytujący przez swoją arogancję, poczucie lepszości, tego, że są mądrzejsi, bardziej sprawczy od całej reszty wolnego świata. Ale wyobraźmy sobie przez chwilę świat, w którym nie ma Ameryki i jej dzisiejszej roli. Chcielibyście żyć w takim świecie? Ja nie bardzo. Amerykanie zrobili publicznie i niepublicznie bardzo wiele do tej pory, by powstrzymać pisowskie zapędy do niszczenia demokracji. I za to, nie tylko za działania wojskowe, jestem im osobiście wdzięczny.